Zapraszamy do oglądania programu, w którym między innymi powiemy, co z ulicą Grabówka, zajrzymy do Muzeum Diecezjalnego jednej z galerii handlowych, zaprosimy na koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej. W wersji optymistycznej w czerwcu, a pesymistycznej we wrześniu pojedziemy Grabówką. Fragment ulicy czeka gruntowny remont, na który potrzebnych jest blisko 9 milionów złotych. Pierwszy już jest. Otrzymaliśmy 1 milion złotych z MSWiA jako wsparcie naszej inwestycji, jeśli chodzi o remont ulicy Grabówka, czy tego osuwiska. Spróbujemy jeszcze raz aplikować. Promesę na dofinansowanie remontu zniszczonego przez zeszłoroczną powódź odcinka ulicy Grabówka prezydent Płocka otrzymał w ubiegłym tygodniu z rąk Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Natomiast 15 lutego doszło do podpisania porozumienia między prezydentem Płocka a Konradem Jaskółą, prezesem Polimexu. To porozumienie jest bardzo ważne nie tylko dlatego, że ten odcinek cały czas ulega degradacji, nie tylko dlatego, że przez 2 lata miasto zamiast porozumieć się i doprowadzić do zakończenia tej inwestycji sprawa trafiła do sądu. Jak wiecie Państwo, sąd przyznał rację wykonawcom. W grudniu miasto zapłaciło wykonawcy 4. odcinka dróg dojazdowych zaległości finansowe, które nakazał wypłacić sąd. Ponadto Polimex pozostaje generalnym wykonawcą inwestycji. Do końca marca opracuje projekt naprawczy spływających skarb i zajmie się jego realizacją. Koniec prac najpóźniej w połowie października. Teraz najważniejsze jest uzyskanie dofinansowania unijnego, czyli otrzymanie pozytywnej opinii z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Podpisanie porozumienia, które mam nadzieję finalnie doprowadzi z jednej strony do zakończenia tej inwestycji, z drugiej strony do uzyskania tych środków unijnych. Prezydent ma nadzieję, że do miejskiej kasy wpłynie co najmniej 30 milionów złotych. Pięściak, drapacz czy wiórowiec to narzędzia, jakimi posługiwali się nasi przodkowie w epoce kamienia. W epoce brązu ze stopu miedzi i cyny robili już siekierki, a swoistą lokatą kapitału były ważące nawet pół kilograma szpile z brązowego drutu. Z czasem pojawiło się koło garncarskie żelazo. Zmienił się sposób chowania zmarłych. Palenie na stosach i urny zostały wyparte przez pochówki szkieletowe. Nadal jednak do grobu wkładano mężczyznom krzesiwa czy miecze, a kobietom paciorki, a nawet ozdobne puzderka. W średniowieczu pojawiła się ceramika, a z XVI czy XVII wieku pochodzi płocka kolekcja kafli. A to wszystko możemy oglądać w Muzeum Diecezjalnym w ramach wystawy Skarby z Ziemi Wydobyte. Uroczystemu otwarciu zbiorów archeologicznych w starym budynku Muzeum Diecezjalnego towarzyszyła sesja naukowa i koncert Płockiej Kapeli Katedralnej Kancona. 14 lutego wyruszył ze Sławna do Warszawy zorganizowany przez Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę marsz pod hasłem Zauważ mnie, chodzi o zdrowie. Jego uczestnicy mają do przejścia 466 km, w tym etap z Włocławka do Płocka. Na Portową dotrą 23 lutego około godziny 16:30. Organizatorzy Zauważ mnie chcą integrować środowisko osób chorych i zdrowych, zwrócić uwagę wszystkich na tę chorobę. Zatem płoczanie, może warto wspólnie z uczestnikami marszu pokonać chociaż kilkaset metrów. Zachęcamy! Z pewną taką nieśmiałością klienci Galerii Wisła spoglądają na pracę płockich fotografów. Między sklepami z butami i ubraniami zagościły na miesiąc zdjęcia członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego, które w ubiegłym roku były pokazywane w warszawskiej fabryce Trzciny. Po raz pierwszy chcemy również ściągać ludzi poprzez ich naturalną ciekawość. Ludzi, którzy niekoniecznie przyszli tutaj zwiedzać i oglądać, a przyszli zwyczajnie na zakupy, ale zainteresowani wydarzeniami i tym, co się dzieje w środku, zaglądają. A parę metrów dalej swoją pierwszą w życiu wystawę ma Łukasz Markowicz. Poza wyobraźnią na parterze galerii handlowej to eksperyment ze światłem i czasem w plenerze i w warunkach studyjnych. Widać w mojej fotografii taki pewien kontrast. Z jednej strony to tradycyjną czerwono-białą fotografię, a z drugiej strony jakieś studyjne eksperymenty i takie rzeczy właśnie bardziej mi wyjaśnione. Na piętrze w części poza czasem młody fotograf pokazuje zdjęcia czarno-białe, z których usunął wszelkie elementy sugerujące czas ich zrobienia. Wystawa debiutanta to element projektu kulturalno-społecznego PGS Dostrzeżeni, promującego młodych, zdolnych artystów z Płocka.
A na zakończenie dwa zaproszenia. Pierwsze do domu Darmstadt na recital artysty związanego z piwnicą pod Baranami. Tej postaci chyba tak bardzo Państwu przedstawiać nie trzeba, bowiem Jacek Wójcicki jest doskonale Państwu znany. A z jakim repertuarem przyjedzie? Myślę, że niech zostanie to tajemnicą do najbliższej soboty. Kolejne zaproszenie związane jest z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. W miniony piątek muzyką, tańcem i śpiewem zachwycił płoczan hiszpański zespół. Po gorącym flamenco przyszedł czas na tango. Koncert w Szkole Muzycznej 18 lutego. Natomiast w ostatni piątek miesiąca symfonicy zapraszają na karnawałowe imprezje. Początek koncertów o 19:00. Thank you.